Polskie konie zimnokrwiste w typie sokulskim u Agnieszki i Jarka, rolnicy z Podlasia. Przed nami ogier sokulski Niuniek. Halo, poproś. No co ty? Poproś. Drugą nogą. No ale tak efektywniej. Poproś. Drugą nogą. No drugą nogą. Chodź. Daj bliski panci. Jeszcze raz. No pokaż język. Dobry koń. Damy kobiele Agnieszka. Codziennie obornik trzeba wozić, kopyta robić, odrobaczać, trzeba im siano robić, codziennie, całą noc, nieraz się wozi siano. Już. To jest to roboty, roboty. Czekaj, bo on tutaj... Ale są i takie miłe chwile, że można bryczką sobie pojeździć, albo w siodle. Czekaj, trzeba go tu przeszorować trochę. Dać ci chusteczkę kliniczną? Nie, no bo on się leżał. No też wiesz, koń musi się to nieraz położyć. Cały dzień nie będzie stojał. Prysko, Niuniek. Prysko, szalony. On jest taki bardzo spokojny ten nasz Niuniek, nie? Naprawdę. Chodź, chodź kolego. No idź. Dotknęłam nóg. Kogier bez emocji. Chodź, jo. No. Ja. No stary, pociskaj jak prąd dalej. Hodowcy starają się jak najczęściej wyprowadzać swoje konie na wybieg. Pod gałęziami oganiasz siebie owady. O, chodź, morda! Ty, łobuzie! Popędzisz go? Ja! Ej! Ten typ konia to regionalna odmiana. Kształtowały go bardzo trudne warunki środowiskowe północno-wschodniej Polski, cechujące się ostrym klimatem i słabymi jakościowo glebami. No idź pobiegaj. No idź. No, idź pobiegaj. Idź pobiegaj. Typ sokulski został wytworzony na bazie lokalnych klaczy uszlachetnionych importowanymi ogierami, bretońskimi i ardenami. Nie ma nic tu tobie. Uciekaj stąd. Ale trochę krzywą grzywkę wczoraj obcięłem, nie Agnieszka? To nic. Weź go pogoń. Właściciele konia uspokajają go i zabierają go do stajni. Niuniek bez większych problemów daje się złapać. To który to już jest ogier? Piąty. Piąty? Ładny, kary, ładny. Ile ma punktów? 80. 80 punktów i sokulak. Ale myślę, że mi dołożą. Ludzie mają to do siebie, że zawsze będą komentować, nie? Czy tak, to zawsze będą to w jakiś tam sposób komentować. Dobrze, czy źle, może być najlepiej, zawsze się znajdzie coś komuś, co nie będzie pasowało. Kara? Ale ona już jest ten, ona już wie. Chodź, Kalina. Chodź, kopytniak.
Chodź po trawę, idziemy. Po nim? Tak, tak, tak. Ona w ogóle się oźrebiła. Ja do wpół do pierwszej robiłam wiśnie w nocy i przyszłam tu, zajrzałam, bo już wiedziałam, że będę się źrebić. I ten. I o pierwszej obudziłam jego jeszcze. I przyszłam o czwartej i tu źrebek leżał już. Sam? Sama dała radę? Drugim źrebakiem ona jest. A w tamtym roku się oźrebiła w taki pierwszy dzień mega upałów. I musieliśmy wentylator z domu przynieść, żeby chłodzić kobyłę i źrebaka. I zobaczcie, jakie mądre zwierzę. Bo ja tylko włączyłam, nie mam nic. Ten wentylator, no to one stały od razu przed tym wentylatorem. Pitulaska zrobił, chodź, pitulaska zrobił. Tak, pitulaska. Chodź go pytniek, chodź. Chodź do mnie tutaj. To jest puchatek według Adasia. Chodź, chodź, puchatek. Ale takie ma imię, czy tak przezywacie go? Nasz syn go tak nazywa. A go nazywa każdy inaczej. U nas jak jest ugerek, to syn nazywa, daje imię, a jak jest żróbka, to córka nazywa. Aha. Idziemy napoić klacz ze źrebakiem. Tak dawno ją kuiłoś może. A zobacz, ile śrebaków jest. Zimna woda, zdrowia woda. W takie upały trzy razy dziennie to klacz ze źrebaczkiem poimy. Zobacz, co Garfield niesie. A jak mniejsze temperatury, to dwa razy dziennie. To źrebaczek pije spragniony i klacz karmi jego, to musi być dobrze pojona. Później do nich jeszcze wrócimy, a teraz idziemy do dużej stajni, gdzie jest reszta koni. Przybywają tutaj klacze ze źrebakami. Jest tu również kilka sztuk bydła, głównie młode jałówki. To są dwulatki. Ale duże, na dwulatki? Tak, Marcia skończyła 2 lata, a ta będzie miała dopiero 2 lata we wrześniu. Ale zadki mają duże jak na dwulatki. Ta pierwsza koło ciebie, bardzo fajna. A z tą pumą jedziemy teraz we wrześniu. To jest puma? Tak, a to jest puma. To jest ta puma, co uratowaliście ją, tak? Tak. No ta, co miała iść na mięcho. Czy miała jechać na mięso. Ile ona ma? Będzie miała 4 lata. 4 lata i pierwszym źrebakiem będzie. Idziemy z nią na wystawę do Szypietowa po puchary. Bardzo grzeczna jest. To jest mojego syna klacz. On od tu przychodzi, przytula. I uratowana od rzeźni. Była kuta złotymi podkowami. Ale przedwczoraj jej te złote podkowy zdjęliśmy. Maśki ją ścierają na przodzie. Karina. A widzę, dziewczyny Karina się lubią. Karina to jest taka klacz, że ona tu żadna nie stoi. Ona każdą zaczepia, każdą tam tłamsi. Muszę ją przykupić czymś. To już jest syn, nie? Syn. Tak, tak myślałem, to sobie. Chodź, daj nogę, ukłoń się. O tak, dobry koń, ukłoń się. One wszystkie już tresowane. Chyba deski ci wypchał już tam. Wiesz co, my tych desek, one wypychają co roku na lato. My tych desek nie przybijamy, bo one... Tam jest, z tamtej strony jest taki jakby jakiś, że idą takie powiewy powietrza. I wszystkie konie mają powywalane po 2-3 deski. I one same to robią. A później na jesień się zabije i do wiosny jest spokój. Ona fajna, podoba mi się, duża jest. Będzie zdawać we wrześniu próbę dzielności do programu. Bo ile klaczy macie w programie? No to musiałbym policzyć. Ile co? Ile klaczy mamy w programie? 5. 5. 5 klaczy w programie. 5 i te dwie, jak będzie wszystko dobrze, to też wejdą do programu. Rezerwowe na razie. O, to jest super czempionka nasza. Ona w Szepietowie była super czempionką, Ona była tak? w Szepietowie super czempionką i była wicečempionką Polski w Kętrzynie jako klaczka roczna. Kiedyś. Także to jest bardzo dobra klacz, ale nie mamy od niej żadnej źróbki. Tylko gierki? Tylko gierki.
No, tak jakby to dla nas najlepiej zależało, żeby miała śrubkę. No ale jak ma ogierki, no to zostają ogierki i wtedy na ogiery. A tu jest też źle, bo tu się schował. Przyszedł. Gospodarze przedstawią nam ścinanie trawy za pomocą tradycyjnej kosy. To Wiktoria chciała witaminy sypać krową. Ja do kosy to nie charoszy, do piły nie mam siły, ale do kobiety jak sam raz. Pan Jarek to kawalarz, co chwilę rozbawia nas dobrymi dowcipami. Gospodarz ścina trawę, a pani Agnieszka zagrabia ją. O tym dojeniu krów. No i zrobiliśmy, nagraliśmy super materiał. No i tego nie puścili. No ale mamy to w tym roku nagrywać znowu, nie? A robiliśmy też poidła, których już drugi raz nie będziemy robić. Też to nie poleciało. Ale to mógłbym zawsze jeszcze robić. Starczy? Tak. Ładujemy i jedziemy. Trawa składana jest do jednego wora, który zostanie zabrany do gospodarstwa. Rolnicy łapią z dwóch stron worek i niosą go do stajni. Będą się zajadać trawo. Oczywiście najgłośniejsza jest czarno-biała jałówka. Jest moim ulubionym zwierzęciem w tym gospodarstwie. Przeszkadzała całe nagranie. Pozdrowienia dla jałówki. W pierwszej kolejności idziemy nakarmić ogiera. Chodź, Juniek. Juniek, masz przysmaki. Chodź. Chodź, tyleniu. Na łące nie chcesz żyć, bo cię muchy gryzą, to tutaj jest. O. Nie chciałeś iść do trawy, to trawa do ciebie przyszła. Trochę zieleniny dostaną króliczki. Dzień dobry. Ta-da. Już jest trawka z koniecinko. Wody im wlejesz? Tak, ja mam tu wodę przygotowaną. A ja myślałem, że to bimber wczoraj tu stoi w tym koszyku i się napiłem, ale patrzę, że to nie bimber. Ty niesiesz owsa? Czy ja mam lecieć? Daj, tu lecę, przyniosę, daj kafelek. Dobra, ale to... może jej damy, jak wrócimy z bryczki. Co damy jej? Trawę. A, taką nagrodę. Co, jedziemy na tą bryczkę? Przyszykujemy bryczkę i jedziemy na lody. Bo ten mały zostanie. Tak. Proszę bardzo. A w międzyczasie Garfield, kot gospodarzy, znalazł sobie żywą zabawkę. Strzela trochę. Bad dębowy, tak? Nie można strzelać, bo on się połamie. No to ty możesz, ja nie mogę, tak? Bo ty wiesz, że ja umiem lepiej niż ty strzelić. Bo to jest bad woźnicy, kobieto. Nie, ty masz nie... uprawnienia? Tu, mam. Do powozu? Ja mam. Ja to mam kategorie A, B, C, T i na K, konie. Chodź kobiła, aperitif masz. Masz kobiła. Kiedy ona chodziła ostatnio w zaprzęgu, 5 lat temu? Ona ostatnio chodziła w zaprzęgu w niedzielę, a w nocy z niedzielę na poniedziałek się oźrubiła. Taka kobiła. Na rozruch. Ale super, i łożysko odeszło, wszystko. Chodź malutka, powodzimy krasnoludka. Krasnoludka da. Nie. Tylko na lody i z powrotem. Klasz dobrze zniosła rozstanie z młodym. Fakt, przejażdżka nie była długa. I matka długo nie była rozdzielona ze źrebakiem. On podrośnie trochę, to będzie z tobą chodził. Na serio, chcesz? To będzie chodził. Nie boli się tego. Thank you.
I już wracamy, żeby nie rozdzielać matki od zierbaka. Czym poszła mi do źrebaka? To. Proszę bardzo. Koniecina w nagrodę. Dobra, kobyłka. A źrebie od razu zaczęło ssać. W ten sposób młode zwierzęta się uspokajają. A teraz zaprezentujemy nagrody i puchary, jakie otrzymali Agnieszka i Jarek za hodowlę. A na koniec obora z krowami. Rolnicy hodują bydło mleczne. Ten szum w tle to wentylatory chłodzące zwierzęta. A już na zupełny koniec kilka ujęć kręcenia z moją skromną osobą i gwiazdami. Dzięki, że oglądałeś ten odcinek.